Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki, chłopcy, kłaniam się nisko, słuchacze i słuchawki, witajcie Mediteuszki i Mediteusze. Jest wtorek, 21 marca 2023 roku. Słońce wzeszło o 5.45, a zajdzie o 17.58. Imieniny obchodzą Benedykta i Marzanna, panią solenizantką wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś dzień poezji, a zarazem pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Motto na dziś: trzeba nauczyć się uważnie używać słowa ja i pogodzić się z jego miarą. Julia Hartwig. 99. wydanie codziennika motywacyjnego. Zaczynamy. Mieszka w Twojej głowie od zawsze, a raczej od momentu, kiedy ktoś pierwszy raz za coś Cię skrytykował. Mieszka tam od tamtej pory. I za każdym razem, kiedy coś Ci nie wyjdzie, kiedy czegoś nie powiesz tak, jak miałaś albo miałeś powiedzieć, kiedy o czymś zapomnisz, kiedy coś zawalisz, kiedy coś chcesz zrobić, ale jest jakiś opór, odpala się on, wewnętrzny krytyk. Zaczyna dziamolić, zaczyna nadawać z tyłu głowy, zaczyna swoją tyradę słów. Co by to było, gdyby? Jakbyś mu mogła powiedzieć, a jaką jesteś nieudacznicą albo jakim nieudacznikiem, że tego nie zrobiłaś i ktoś nad tobą przejął władzę, triumfując i pokazując swoją siłę. A może się nie postawiłaś albo nie postawiłeś szefowi, prosząc o podwyżkę, bo wycofałaś albo wycofałeś się spod drzwi, idąc z takim zamiarem? Wewnętrzny krytyk. 100% ludzkości ma wewnętrznego krytyka w swoim umyśle. Lecz są ludzie, którzy nauczyli się go ignorować albo pokazywać mu międzynarodowy znak oddalania się w przeciwnym kierunku. Ten wewnętrzny krytyk, ten głos jest w stanie zmielić każdy Twój dzień, każdy Twój dobry nastrój, każdy Twój projekt, każdą Twoją chwilę, którą się zaczynasz cieszyć, a wtedy odpala on i robi wyrzuty, że nie zrobiłaś tego, nie zrobiłaś tamtego i tak dalej. Czy jest na wewnętrznego krytyka jakiś patent? Czy jest patent na ten myślowy przelot, który zazwyczaj rozwala Cię w drobny mak? I wtedy występują jakieś lęki, obawy, niska samoocena i wszystko to, co ten jegomość niesie ze sobą. Powiem Ci jedno, mam dla Ciebie dobrą informację. Są takie patenty na to, żeby temu kolesiowi, temu wewnętrznemu krytykowi powiedzieć off. Żeby sobie odszedł, żeby już nigdy, ale to nigdy Cię nie dojeżdżał. Jak to zrobić? Posłuchaj bardzo uważnie. Są dwie sprawdzone metody na to. Pierwsza z nich nazywa się metodą żołnierską. Stosują ją żołnierze. Żołnierze, którzy działają pod presją, na polu walki, na manewrach, na ćwiczeniach. Wszędzie tam, gdzie trzeba być skupionym, ale nie można wyłączyć umysłu, bo ten umysł musi pracować cały czas w dużym skupieniu, w dużym stresie. I nieraz coś się nie uda, bo nasze ciała, nasze umysły tak działają. My nie jesteśmy wręcz doskonali w 100%. Nie jesteśmy maszynami, ba, nawet same maszyny nie są doskonałe, bo się psują i zostały wymyślone przez człowieka. I wtedy ten krytyk odpala. I jak zrobić? Jak zrobić, żeby oddalić go bardzo daleko? Żołnierze robią to w następujący sposób. Przyznam się szczerze, że ja również stosuję tę metodę. Działa u mnie fenomenalnie. Po prostu mówią mu, żeby się zamknął, żeby odszedł. To jest jedna z najlepszych metod, jaka trafiła się w całej mojej rozwojowej drodze. Ja spotykam różnych coachów, spotykam master coachów, rozmawiam z psychologami i wszyscy jak jeden mąż stosują dwie metody. Pierwsza z nich, żeby po prostu się wydrzeć wewnętrznie na niego, powiedzieć, żeby dalał, żeby odszedł, żeby nie zawracał ci przysłowiowego zadu, bo nie masz dla niego czasu, żyjesz swoim życiem, a ten twój wewnętrzny krytyk jest wyłącznie zbiorem, zlepkiem słów, które odpalają. Zauważ jedną bardzo ważną rzecz. Jeżeli masz taki w głowie wewnętrzny monolog krytyczny, co byś nie zrobiła i co byś nie zrobił nigdy, ale to nigdy, ten monolog nie podpowie ci rozwiązania. Nie da ci jakiegoś patentu na to, żeby wyjść skądś, z czegoś, zrobić, jak przemodelować. On ma na celu tylko i wyłącznie dojeżdżanie ciebie. Więc stosuj patent żołnierzy. Powiedz mu w myślach, ale głośno, tak jakbyś krzyczała albo krzyczał, żeby odszedł w przeciwną stronę od ciebie.
Drugi model jest troszeczkę bardziej ładny, bardziej cywilizowany, nie zawiera zazwyczaj słów potocznie uważanych za wulgarne. Jest dla wszystkich tych, którzy chcą spokojnie ponegocjować ze swoim umysłem. Nie zawsze się to udaje, ale możesz próbować. Jest to patent pana Edharta Rüdigera, który mówi nam, żebyśmy obserwowali myśl, która jest myślą negatywną, myślą krytyczną w naszym przekonaniu. I wtedy siadasz wygodnie na tapczanie po turecku na krześle i wyobrażasz sobie pod zamkniętymi powiekami, że takąże myśl wyjmujesz z siebie. Przyglądasz jej się bacznie, jaki ma kształt, jaką ma energię, jaką emocję niesie. I wyobrażasz sobie, że odsyłasz ją daleko jako niepotrzebną, jaką myśl, która niepotrzebna ci jest do niczego, a jej zadaniem było tylko rozwalenie tobie nastroju, dnia, czy tam czegokolwiek innego. I taki patent powtarzasz raz, dwa, trzy dla całego natłoku myśli. To długi proces, dosyć żmudny. I nazywasz te wszystkie myśli, za co one odpowiadają, za jaką krytykę, za jaki trigger w twoim umyśle odpowiada dana myśl, którą zwizualizujesz, że wyciągasz i odsyłasz gdzieś daleko. Działa. Znam ludzi, którzy stosują tę metodę i mówią, że są zadowoleni. Ja zaś jestem fanem ordynarnego poczynania z wewnętrznym krytykiem. Musisz wziąć pod uwagę, że wewnętrzny krytyk ma 99,9 twojego samopoczucia i twoich myśli, które go ulepiły i zbudowały. Sama go albo sam go wyhodowałeś. Został wszczepiony, kiedy ktoś pierwszy raz za coś cię opieprzył, zganił, powiedział, że coś zrobiłaś nie tak albo nie tak. Więc zastanów się, jak możesz z sobą porozmawiać, żeby ten jegomość poszedł sobie. I jakich słów, jakich triggerów, jakich patentów stosujesz na samej sobie, albo ktoś stosuje na tobie, żebyś oddaliła się w przeciwnym, albo oddalił w przeciwnym kierunku od tego, od tej myśli, od tej emocji. Ja jestem optymistycznym człowiekiem. Jakby nauczyłem się ignorować pewne podszepty swojego umysłu, które są krytyczne. I nigdy już lata temu przestałem się ganić za wszystkie swoje decyzje, które podjąłem i które z perspektywy czasu okazały się niesłuszne. I namawiam ciebie do tego samego, bo czasu nie jesteś w stanie cofnąć. Musisz wziąć pod uwagę, i ja to powtarzam w wielu odcinkach codziennika, w wielu odcinkach Mediteusz Light, powtarzam to na szkoleniach, na sympozjach, na spotkaniach. Nie ma sensu, nie ma najmniejszego sensu, żeby obwiniać się za jakąkolwiek życiową decyzję kiedyś tam. Bo na tamten czas, na tamto miejsce, na tamtą energetykę, na tamte twoje wyobrażenie, to była jedyna słuszna decyzja, którą odpaliłaś albo odpaliłeś. Jeżeli nie byłaby słuszna, to byś tego nie zrobiła. Wtedy było dobrze. Teraz być może z perspektywy czasu oceniasz to inaczej. Ale ten krytyk zauważ, że potrafię ja przyczepiać się do sytuacji, do zdarzeń, do pewnych przelotów, które miały miejsce 10, 15, 20 lat temu i nie daje ci spokoju. Odpala, wywleka te wszystkie brudy, te wszystkie nieudane związki, niewynegocjowane podwyżki, jakieś sytuacje, których można było uniknąć. Musisz zdać sobie sprawę na poziomie świadomym, olewając tego kolesia, tego krytyka albo tą koleżankę, jeżeli jesteś kobietą, że ta krytyczna sytuacja to zlepek wszystkich tych negatywnych rzeczy, które masz w swoim umyśle, a one wynikają wyłącznie z twoich przekonań. To ty tak naprawdę zbudowałaś ten głos w głowie. To ty za każdym razem, albo ty prowadziłaś, albo prowadziłeś dialog ze sobą na temat tego, co by było gdyby, jakbyś zrobiła, albo jakbyś zrobił gdyby. I ten jegomość, albo ta gościni nauczyła się tego całego modelu, tego całego opowiadania, snucia w ogóle, co by to było, jakby. Olej to tak naprawdę. To jedyna dobra rada. Jedyna dobra rada, żeby się nie dojeżdżać. Krytyk wewnętrzny jedynie ma na celu zablokowanie cię przed działaniem, wpędzenie cię w naprawdę zły nastrój, doprowadzenie do tego, żebyś była załamana, a on jeszcze wtedy sobie będzie folgował na tobie, bo tak działają nasze umysły. I tak jak ci powiedziałem, 100% ludzi, 100% ma wewnętrznego krytyka. Tylko jedni skrzętnie go olewają albo mówią mu, żeby odszedł, a drudzy stosują wymyślne metody typu obserwacja negatywnej myśli, wyjmowanie, odsyłanie w przestrzeń, medytacja, modlitwa. Nic z tego. Musisz poczynać z tym jegomościem bardzo ordynarnie, dokładnie w ten sam sposób,
w jaki on dojeżdża ciebie. Nie ma innego rozwiązania. I tutaj zaraz będzie hurdur, jak to można tak robić, nie można siebie dojeżdżać. Nie mówię o tobie, nie mówię o tobie jako o bycie, o człowieku, tylko mówię o tym twoim pierwiastku, który odpowiada za to, że masz 90% spieprzonych dni, że masz płacze, że masz napady histerii, że masz panikę, bo to wszystko dzięki temu gościowi albo tej gościni, która w twoim głowie żyje i pokazuje ci brzydkie gesty, wyrazy i za każdym razem, kiedy ty jesteś dojechana w złym nastroju, on triumfuje. Więc zalecam ci albo jedna metoda, czyli międzynarodowy znak oddalania się w przeciwnym kierunku, albo obserwacja myśli, uspokojenie, mindfulness. I być może ktoś powiedział, kurczę, co to za koleś opowiada nam o rozwoju osobistym, o takich rzeczach, a tu każe nam mówić brzydkie wyrazy do wewnętrznego krytyka. Sprawdź, zobaczysz, że działa. Przekonałem do tej metody naprawdę wiele, wiele osób. Działa zawsze. A były to osoby, które miały wewnętrznego krytyka wielkich rozmiarów, który absolutnie zaczynał je krytykować nawet w momencie, kiedy wkładały buty, żeby wyjść z domu. Działa. Działa. Zachowuj się wobec swojego krytyka tak, jak on zachowuje się wobec ciebie. Nie krytykuj go, broń Boże, ale mów mu, żeby odszedł gdzieś bardzo daleko. Dziewczynki, chłopcy, mediteuszki i mediteusze, słuchacze i słuchawki, to co wydarzyło się w komentarzach pod okładką książki Mnich, który sprzedał swoje Ferrari, przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Super, czekamy dzisiaj do godziny 12:00 w południe i zamykamy komentowanie. I 5 osób, które tam odpowiedziały, jeżeli znalazłaś albo znalazłeś się wśród tych osób, dostaniesz ode mnie wiadomość przez Facebooka, żebyś podała mi albo podał swój paczkomat, adres e-mail i książka Mnich, który sprzedał swoje Ferrari pana Robina Sharmy, ruszy do ciebie. Niesamowicie. Ja nigdy nie myślałem, że książka tak potrafi zaktywizować mediteuszki i mediteuszy. Bardzo, ale to bardzo się cieszę. Wszystkim kawowiczom z buycoffee.to/mediteusz dziękuję bardzo, ale to bardzo serdecznie. Kursantom również. Uwaga, wszyscy ci, którzy otrzymują od nas program totalnej zmiany. Zmieniliśmy newsletter, zmieniliśmy system do wysyłania newsletterów. Już nie powinno być problemów. Więc jeśli nie dostałaś albo nie dostałeś dzisiaj, wczoraj programu totalnej zmiany, napisz do mnie przez Facebooka. Sprawdzimy, co się wydarzyło. Już takie rzeczy jak randomowe niedostarczanie przesyłek nie powinny być miejsca. Być może należy zaktualizować listę mailingową. I jeszcze niespodzianka dzisiaj, bo jest dziesiątki maili o rabaty w sklepie wiedzamediteusz.pl, więc dziś o 12 zajrzyj do swojej mailowej skrzynki albo na grupę Mediteusza, albo na stronę Mediteusza na Facebooku. Tam będzie niespodzianka. A tymczasem, dziewczynki i chłopcy, słuchacze i słuchawki, mediteuszki i mediteusze, trzymajcie się ciepło i poręczy. Co złego, to nie ja. Do usłyszenia jutro w setnym wydaniu codziennika motywacyjnego. Cześć! Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.